Cześć, jestem Kwaki. Właśnie mówię do mojego telefonu komórkowego. Sygnał wraz z materiałem wideo i dźwiękiem jest wysyłany do internetu. Nadaję live, a to tylko dlatego, ponieważ testuję nową aplikację i nowe urządzonko, żebyście mogli obejrzeć Grojkon na żywo. Tak więc w weekend będziecie mogli sobie usiąść, włączyć mojego vloga i zobaczyć, co się dzieje na Grojkonie. Jako pierwsi będziecie mogli zobaczyć, na jakich prelekcjach byłem, jakich ludzi spotkałem, co ciekawego można było zobaczyć na Grojkonie, a później w lepszej jakości będziecie mogli obejrzeć całe prelekcje. Natomiast dzisiaj na razie testuję tą aplikację i przy okazji chciałem Wam pokazać, co przyszło do mnie dzisiaj pocztą. Z jednej strony to paczka, którą kupiłem na Allegro, wiem doskonale, co tutaj jest, teraz ją otworzymy. Natomiast dostałem również paczkę z Rebela. I pamiętam ten wieczór, kiedy kupowałem o tych dwie rzeczy. Okazało się, że tych zaskórniaków zbierało mi się tyle, że mogę w końcu sobie kupić jakiś system RPG. Zdecydowałem się na Exalted. Udało mi się znaleźć na Allegro super okazję, tak bardzo i tak dobrą, a dodatkowo udało mi się znaleźć na Rebelu również bardzo tani, delikatnie uszkodzony podręcznik, także bez problemu mogłem sobie kupić obydwa. I tak jak bardzo dobrze wiem, co kupiłem na Allegro, nie pamiętam, co kupiłem na Rebelu. Ale najpierw ta paczka, zobaczmy, jak wygląda Exalted. Exalted wygląda super. Pachnie jak podręcznik. Świeżo, jeszcze farbą. Chcę sobie obejrzeć kilka rzeczy, jak już mam pecha do obrazku. Ok. Na pewno zrobię wideo z tym podręcznikiem, gdzie szczegółowo opiszę Wam, co w nim jest i dlaczego po dwóch latach, kiedy zdecydowałem się kupić podręcznik, nie licząc cały czas, to właśnie było to Exalted. No i teraz druga rzecz, paczka niespodzianka. Pięknie zapakowane. Pamiętam. Dungeons and Dragons. Stwierdziłem, że warto. Tyle się mówi o Dungeons and Dragons. Nigdy nie grałem, nigdy nie miałem. Nigdy nie spotkałem nawet graczy, którzy chcieliby zagrać w Dungeons and Dragons. Już nie mówiąc o tym, że nikt z nas nie miał podręcznika. Tak więc teraz po raz pierwszy mam w rękach grę kultową. Jest to bodajże to najnowsze wydanie. Nie? To jest wersja 3,5. Pewnie dlatego była tańsza. Jest lekko uszkodzona, ale nie. Tak więc możecie się również spodziewać wkrótce recenzji gry Dungeons